Aleluja. Wiecie, dwa tygodnie temu dzieliła się Agnieszka i poczułem pewną inspirację, kiedy się dzieliła. Kiedy się dzieliła psalmem 90, to zostałem zainspirowany. Psalm 90, 12 wiersz mówi: naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. I co myślisz, kiedy to słyszysz? To nie jest pytanie retoryczne. Co myślisz? Kiedy słyszysz, jak Bóg mówi, naucz, jak Mojżesz mówi do Boga, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce, byśmy byli mądrzy inaczej. Co myślisz wtedy? Ma ktoś jakiś pomysł? Co to znaczy liczyć dni? Nauczyć się liczyć swoje dni. Co to znaczy? I nie wrócą nigdy. Tak. Tak. Jedna z interpretacji mówi: naucz nas myśleć o dniu swojego odejścia, abyśmy byli mądrzy. To znaczy, że powinniśmy mieć taką refleksję, że jest limit. Nie znamy go, ale on jest. My nauczyliśmy się troszkę, czy uczymy się żyć w takim środowisku, że płacimy za to, żeby nie mieć limitów. Nie mamy limitów. Lubisz nie mieć limitów? Lubisz wiedzieć, że nie zapłacisz więcej za rozmowę telefoniczną. Nie mam limitu. Mam minuty nieograniczone. Mam SMS-y nieograniczone. Kiedy wyjeżdżasz gdzieś, sprawdzasz się gdzie indziej, też masz nieograniczone. I to daje komfort. Nie mam ograniczonego limitu. Proszę? W banku ograniczony limit? Kto nie ma? To jest pytanie retoryczne. Słuchajcie, i powiem wam, troszeczkę tak żyjemy, jak w nieograniczonym limicie czasu. Później przyjdzie taki moment, niedawno był taki moment, że umarł taki kolega, rok starszy ode mnie. Ktoś z osiedla, ktoś kogo znałem i po prostu robiłem u niego zakupy. Coś tam mi pożyczał. Dosyć dobrze się znaliśmy. I kiedy Asia mi powiedziała o tym, to ja nie mogłem w to uwierzyć. Trudno było to przyjąć po prostu. Bo troszeczkę żyjemy jakby poza świadomością, że to się może wydarzyć. To, kiedy się wydarza, to jesteśmy jakby mocno poruszeni, ale też częściowo zaskoczeni. Dlatego, że myślę, nie ma w nas nieraz tego momentu, kiedy pomyśleliśmy, że mamy ograniczone dni. Jeżeli Chrystus nie przyjdzie szybciej, to wszystkich nas to spotka. Ktoś powiedział, że są dwie rzeczy pewne na tym świecie. Pamiętacie, co to było? Śmierć i podatki. Słuchajcie, tak mówią. Proszę? I Kevin sam w domu na święta. Czyli już są trzy rzeczy pewne. Wiecie, i pomimo, że to jest tak pewne, to gdzieś po prostu, kiedy to się wydarza, to zawsze jest to takie... Ale Psalm 90 mówi, naucz nas, abyśmy się nauczyli myśleć o tym. To nie chodzi o to, aby rozmyślać o swojej śmierci, ale żeby mieć tą refleksję, żeby przerobić jakby ten etap, że nie jestem bez limitu. Jest określony czas, który tu spędzę. Tak, jest coś takiego. Żyj, jakby to był ostatni dzień. Jak i każdy dzień był ostatnim dniem. I wiecie, to myślę, że daje dużą mądrość. Bo to nas w pewien sposób jakby prowadzi, w jaki sposób żyć.
taki wartościowy, wartościowy sposób. Słowo Boże mówi o życiu człowieka, porównuje do szybkiego biegacza. Czyli kogoś, kogo widzisz z daleka, on jest jeszcze mały, ale szybko się zbliża, później przez jakiś czas masz go wyraźnie, on jest przed tobą, ale później zaczyna odbiegać, jest coraz mniejszy i znika. Również słowo porównuje życie człowieka do mgły, do dymu z komina też. Widzisz i wiesz, że to się rozpuszcza w powietrzu i w jakimś momencie już tego nie widzisz. Słowo też mówi, że życie człowieka jest jak rosa. Jak jest rosa. Rosa jest przez pewien krótki czas. I kiedy wstaje dzień, wstaje słońce, rosa znika. Nawet trudno się zorientować, kiedy. Ona po prostu jest i w pewnym momencie już patrzysz i nie ma. Ale też słowo mówi o tym, że życie człowieka, może przeczytajmy sobie też w Psalmie 103. Jak ktoś chce otworzyć. W 103, 15 i 16 wiersz. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy miejsce jego. Tak Słowo Boże mówi o twoim i moim życiu tutaj na ziemi. Po prostu jest to coś bardzo kruchego. Jest w pewnym limicie, w pewnym czasie. Ale to też uświadamia nam, że to nie jest nasze przeznaczenie. I to jest dobra nowina już. To ma doprowadzić do takiego miejsca, aby za bardzo się tutaj nie przywiązywać. Że twój i mój skarb nie jest w tym miejscu. Ponieważ tak jak przyszedłeś, tak wyjdziesz. Nic stąd nie zabierzesz. Więc twój i mój skarb tutaj na ziemi możemy dobrze spożytkować. Dla pewnej sprawy. Dlatego, że to jest znikomość. Salomon, najbogatszy z ludzi, dalej uważa się go za najbogatszego człowieka, jaki kiedykolwiek żył na ziemi, w pewnym czasie powiedział, to jest wszystko marność. To nie ma większego znaczenia. Był bardzo bogatym i zasobnym człowiekiem. Czas. Wiecie, ja mam wrażenie, że czas biegnie szybciej. Ma ktoś jeszcze to wrażenie tutaj? Też macie to wrażenie. O, i ty masz to wrażenie. To jest niesamowite. I wakacje płyną najszybciej. Ja też mam takie wrażenie. Wiesz, zaczynałem 3 tygodnie wakacji. Naprawdę minęły szybko. Ale kiedy porozmawiasz z kimś starszym, z babcią, ona będzie miała jeszcze większą refleksję na ten temat. Ona ci powie, że był taki czas, że ludzie wstawali, rąbali jakieś tam drewka, rozpalali ogień, przygotowywali obiad, mieli czas na relacje z innymi i to wszystko dało radę zrobić. Ale dzisiaj jest kuchenka mikrofalowa, włączasz ją na pół minuty i już się denerwujesz, że tak długo podgrzewa, tak? I nie masz czasu na relacje. Macie to wrażenie? Czas. Jakby biegnie szybciej. Wiecie, ktoś napisał na Facebooku o tych, którzy jadą na wczasy, że jadą tak, jakby morze miało im wyschnąć. Czytaliście to? Tak się spieszą, jakby morze miało wyschnąć. Czyli nawet na wczasach, nawet na wakacjach, kiedy mamy wolny czas, nie potrafimy z tego wyjść. Jest tak duże tempo, spieszymy się. My zrobiliśmy trochę inaczej. Tak? My jak jechaliśmy, zrobiliśmy inaczej. Sobie postanowiliśmy, jedziemy na wakacje i nie ma spiny. Jak postój, to postój. Jak kawa, to kawa. Nie.
ale piliśmy w nocy kawę w takim miejscu. Sami ją przyrządzaliśmy. To nie była szybka kawa. Mieliśmy baristę, który po prostu podgrzewał wodę na czajniku, zalewał kawę, jaką chcesz. Słuchajcie, później robiliśmy to jeszcze na plaży. Nikt nie miał takiej kawy na plaży. Świeżo parzona w filiżankach. My mieliśmy. Proszę? Non stop. Tak? Widzisz. Wiesz, i mieliśmy taki moment i powiem wam tak, kiedy zamawialiśmy tam jedzenie, a byliśmy w trochę innej części, to tam ludzie, mam wrażenie, jednak nie byli w takim pośpiechu jak my. Więc na początku nas to drażniło trochę. Bo długo było czekać, trzeba czekać na jedzenie. Oni się nie spieszyli po prostu. Kiedy poszliśmy kiedyś do pizzerni, po pół godziny oczekiwania powiedzieliśmy sobie tak, jesteśmy na wczasach, nie denerwujemy się, czekamy. To był czas na rozmowę wtedy. Ale powiem wam, że kiedy minęła godzina czekania, to powiedzieliśmy do naszego syna, zapytaj się, kiedy będzie pizza. Jednak ta granica została przekroczona, nawet jak żeśmy się wspierali i rozmawialiśmy, mieliśmy fajny czas. Wiecie, ale jest tak trochę. Kiedyś pewien człowiek został poproszony, ktoś to na pewno już słyszał, ale ja to i tak powiem, dla tych, którzy nie słyszeli. Kiedyś pewien człowiek został poproszony, aby mieć wykład na temat czasu. I został poproszony, żeby mieć ten wykład wśród ludzi, którzy bardzo dobrze zarządzali czasem. Oni mieli ograniczony czas i potrzebowali mieć jeszcze wykładu, jak to usprawnić. Więc ten człowiek wiedział, że nie może też dużo czasu zajmować tym wykładem, bo chciał szanować ten ich czas. Więc postanowił zrobić doświadczenie. Przyniósł wielkie naczynie i zasypał je kamieniami do pełna. I zadał pytanie, czy to naczynie jest wypełnione, czy ono jest pełne. I jeden z tych słuchających powiedział, tak, jest pełne. I wtedy on powiedział nie. Wyjął mniejsze kamienie. Zaczął wsypywać je, potrząsać i one wypełniały jakby te miejsca jeszcze pomiędzy dużymi kamieniami. Więc kiedy to zrobił, zapytał znowu, to już nikt tak się nie ozywał szybko, że jest, więc powtarzał następny raz. Później zasypał jakimś żwirem, zasypał później miałkim piaskiem, potrząsał. On wypełnił to naczynie i wtedy padło jeszcze pytanie, czy jest pełne. Już tam nikt się nie spieszył w odpowiedzi, ale wyjął wodę, zalał to wodą. I ktoś wtedy powiedział, tak, teraz już jest pełne, tutaj już nic nie wejdzie. Wypełnił resztę wodą. I zadał pytanie, jaki z tego jest wniosek. I ktoś odpowiedział, jeżeli dobrze zagospodarujemy swój czas, umiejętnie poupychamy wszystko, to więcej zmieścimy. Ale ten człowiek odpowiedział nie. To nie jest puenta tego doświadczenia. To nie jest wniosek. Powiedział, wniosek jest taki. Jeżeli najpierw nie umieścisz dużych kamieni w naczyniu, to później już ich nie zmieścisz. Później nie będzie już na nie miejsca. Jeżeli drobne rzeczy zaczną wypełniać naczynie, to na duże kamienie już nie będzie miejsca w tej kolejności. Po prostu już ich nie pomieścisz. I takie pytanie. Co jest twoim kamieniem? To jest retoryczne pytanie. Masz swój limit na ziemi? Wiesz, jak czas biegnie? I jesteś pewnym naczyniem. Co jest twoim kamieniem? Zadaj sobie to pytanie. Co to jest? Bo jeżeli najpierw tego nie włożysz i już go nie włożysz, po prostu zabraknie miejsca. Może to jest rodzina. Może to jest rodzina. Może przyjaźń jakaś. Może praca. Może hobby.
Ma ktoś jakiś pomysł? Są duże kamienie. Jezus Chrystus, Bóg. Ktoś powiedział coś takiego, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Ale możemy to odwrócić, że jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, nic nie jest na swoim miejscu. To jest prawda. Wiecie, możemy mieć... Dla mnie jest bardzo ważna rodzina. Jestem poświęcony rodzinie. Kościół to jest też kościół, tak? To jest też rodzina. Ale rodzina nie jest najważniejsza dla mnie. Myślę, że cię nie zgorszę teraz. Dlatego, że będą momenty w twoim i w moim życiu, gdzie nie pójdziesz z nikim z rodziny już. Z nikim. Ale z kimś pójdziesz. Jest taki moment w życiu, on będzie na pewno w twoim i moim życiu, gdzie tylko z jedną osobą pójdziesz za rękę. I to nie będzie żona, ani twoje dziecko. I wiecie, to jest największy kamień. Dobrze, jeżeli to jest największy kamień. Jeżeli nie, będziemy mieli jakieś miejsce zawiedzenia. Będziemy mieli trudny moment. Bo Bóg, przyjaźń z Nim, relacja jest najważniejsza. To się później przełoży w jakiś sposób w działaniu, ale ja mówię w tej chwili o tym, co jest najważniejsze. Bóg jest najważniejszy. To jest największy kamień. Jeżeli nie dam Mu pierwszego miejsca w moim naczyniu, będę miał problemy. Zacznie brakować dla Niego miejsca. Czasu. Dwie rzeczy. Będziemy szybko. Już teraz pójdziemy szybko. Dwie rzeczy, które dotyczą twojego i mojego życia. Masz przeznaczenie i masz zadanie do wykonania. Twoim i moim przeznaczeniem jest zbawienie. Twoim i moim przeznaczeniem jest zbawienie. Jesteś przeznaczony do zbawienia, ale też Bóg dał tobie zadanie. Wiecie, nieraz ludzie żyją poprzez kulturę, w jakiej wzrastaliśmy, poprzez tradycje, jakie miały na nas wpływ. One cały czas mają wpływ. Mniejszy albo większy, mam nadzieję, że minimalny w twoim życiu już i w moim, taką mam nadzieję, ale to odkrywamy też, cały czas odkrywamy, że żyjemy w pewnym ukształtowaniu, które jest takim sposobem dążenia do zbawienia. Czyli moje życie duchowe z Bogiem to jest jakby dążenie do zbawienia cały czas. Więc jestem skoncentrowany na tym, aby donieść zbawienie do końca. I to jest cel mojego życia. Ale to nie jest cel dla twojego życia. Dlatego nie jest to cel, bo Bóg postanowił, że zbawienie już masz. Nie musisz nic już dążyć. Nie w tym kościele przynajmniej. Po prostu masz zbawienie, jesteś zbawiony, jesteś pewny swojego zbawienia, dlatego że nie jest to oparte na twojej sprawiedliwości, ale na sprawiedliwości Chrystusa. Amen? Więc tym się nie zajmujemy. Chwyciliśmy to, mamy to, nie podlega to dyskusji, idziemy do nieba. Nie ma problemu. Więc skupiamy się na zadaniu. Nie musimy cały czas jakby chodzić w osiąganiu zbawienia. Ono zostało osiągnięte przez Chrystusa. Ale Bóg przeznaczył nas później do pewnego zadania. Bóg postanowił coś zaplanować dla twojego i mojego życia. I tak naprawdę to jest to, w czym chodzimy. Wiecie, jest takie słowo prorocze, o którym kiedyś myślałem, dosyć często, ale nie miałem jakby objawienia albo do czytania nawet. Co to słowo oznacza? I to słowo oznacza, kiedy uczniowie zapytali Jezusa, kiedy przyjdziesz powtórnie, kiedy będzie koniec świata? Oni się dopytywali o to, to ich interesowało. Jezus powiedział, że wtedy, kiedy Ewangelia będzie głoszona po całej ziemi. Pamiętacie to? Wiecie, i ja wtedy myślałem, jeszcze jakiś czas niedawno tak myślałem, że po prostu
Muszą być Biblie nadrukowane, muszą być przetłumaczone, trzeba dotrzeć do każdego zakątka ziemi i wtedy będzie głoszona Ewangelia o zbawieniu w Jezusie Chrystusie i jak to się dokona, to Jezus przyjdzie. Ktoś jeszcze tak myślał? Wiecie, że to nie jest prawda? Tak nie jest zapisane w Słowie? Ja wam przeczytam to. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 14 wiersz. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi i na świadectwo wszystkim narodom. Wtedy nadejdzie koniec. Jaka Ewangelia będzie głoszona? O Królestwie. Nie Ewangelia o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Ona oczywiście też jest głoszona. Ale koniec przyjdzie, kiedy Ewangelia o Królestwie będzie głoszona. Ewangelia, czyli dobra nowina. Ale to nie jest ta sama dobra nowina. Tą nowinę dobrą, że Jezus umarł za ciebie i za mnie i jesteś zbawiony, już masz. To jest twoim i moim udziałem. Ale teraz moim i twoim zadaniem jest Ewangelia o Królestwie. Ewangelia o Królestwie dotyczy twojego życia tutaj, tego w limicie. I ona jest na świadectwo narodom. Amen? Tak jest tu zapisane. Ewangelia o Królestwie. A w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 33 wiersz, czytamy: ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest jakby wskazówka, jak mam żyć. Jak ja mam żyć tutaj. Jak mam przeżyć swoje życie, w jakim kontekście ma być przeżyte moje życie. Mój limit na ziemi. I ten limit jest określony przez Jezusa. Szukaj najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Żyj w realiach Królestwa. Żyj realiami Królestwa. Szukaj tego. Bądź zaangażowany w to, a wszystko inne będzie dodane. Wiecie, jaki jest problem z nami? Poważny? Szukamy wszystkiego innego. Wiesz o tym, że tak jest? Szukamy wszystkiego innego. I dodajemy do tego Królestwo. I to nigdy nie będzie dobrze. Nigdy. Ponieważ Bóg nigdy nie zaplanował być dodatkiem do twojego życia. Bóg zaplanował być najważniejszy w twoim życiu. Reszta jest dodatkiem. Amen? Tak jest. Wiecie, jesteś Bożym dzieckiem, jesteś Bożym synem. Amen? Jezus jest Bożym synem. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, wiecie, że On wiedział, po co przyszedł? Kto wie, że wiedział, po co przyszedł? On mówił, nie przyszedł Syn Człowieczy po to, a przyszedł po to. On mówił, jak Go namawiali na coś innego, żeby zrobił coś innego, to On jasno wiedział, po co przyszedł. I wtedy mówił, nie, po to nie, po to nie przyszedł Syn Człowieczy, ale przyszedł po to. I On miał to jasno określone. To jakby decydowało o tym, jakie decyzje podejmował, w jaki sposób się poruszał i co robił. Wiecie, że Jezus się nigdy nie spieszył? Kto to wie? Nigdy się nie spieszył. Ktoś powiedział, że to był ten sam czas. 24 godziny na dobę. Wiesz, że się Jezus przyszedł z olbrzymim planem na ziemię. Olbrzymim planem. Chodził, dziękuję. Piechotą chodził. Nie miał rowera. Nie miał telefonu. Jak potrzebował, to o osiołka poprosił. Musieli mu przyprowadzić osiołka. Czyli nie miał. Wypożyczył sobie osiołka. Wiecie, że on się nigdy nie spieszył? On się nigdy nie spieszył. Nigdy. I zawsze dotrzymał danego słowa. Zawsze. Nie był w pośpiechu. Wiedział, po co przyszedł i realizował to. Czas. To jest już ostatnia myśl. W języku greckim występują dwa określenia na czas. Jest czas chronos i czas kairos. Czas chronos to jest te 24 godziny. Wszyscy mamy go równo. Kto chce z tym dyskutować?
Wszyscy mamy go tyle samo. Dokładnie tyle samo. Ale jest czas Kairos. Czas Kairos jest zamienionym czasem Chronos na czas wartościowy. Czas wypełniony ważnymi rzeczami. Nie mamy go równo. Tego czasu nie mamy równo. Może nieraz ja mam więcej, może ty masz więcej. Ale to jest czas przetworzony w oparciu o to, po co przyszedłem. Spożytkowany na to, po co przyszedłem. Ostatnia myśl. Chciałem zachęcić siebie i siebie teraz. Siebie też, bo to przyszło tu na nabożeństwie, ta myśl. Kiedy uwielbialiśmy, to odebrałem tą myśl, aby ją powiedzieć. Wyznacz sobie tydzień na to, aby podjąć decyzje, których jeszcze nie podjąłeś. Tydzień. Nad jakimś kamieniem. Ja znam swoje, ty znasz swoje. Tak, tydzień. Słuchajcie, to jest poważna rzecz. Jesteśmy tu na chwilę, jesteśmy pielgrzymami. To nie są najważniejsze rzeczy. Sprawy Królestwa są najważniejsze. Amen.